Siema, ja jestem Michał i na kanale Po Prostu Klocki, a dzisiaj otworzymy sobie te dwie paczuszki z elementami. Zaczniemy sobie może od tej tutaj w kopercie. No i zaraz po jej otwarciu, po ich otwarciu właściwie, wytłumaczę wam, do czego elementy, które są w środku, mi posłużą. Także już pierwszą paczkę właściwie mam otwartą. Mamy tutaj pakunek z folii bombelkowej, który jest jeszcze tutaj zabezpieczony taśmą, dlatego sobie go tak w miarę delikatnie natnę. Dobra. Mamy już dostęp do woreczka strunowego. Albo jeszcze nie. Dobra. Dostaliśmy się już do elementów. Mamy tutaj przede wszystkim taki panel z naklejką. No i jak już widzicie, jest on do zestawu 6008. Taki element, to był główny powód zamówienia, natomiast tutaj te 5 tajli to po prostu dobrałem, aby zamówienie nie kosztowało 80 groszy, tylko tam 5 zł, także myślę, że całkiem spoko zamówionko. Natomiast to jest druga paczuszka, którą już sobie otworzymy, natniemy tutaj od boku, z drugiego boku też, no i chyba przez środek przejechać nożykiem powinno być ok. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, powiedzmy, że udało się otworzyć tą paczkę. I mamy tutaj jeszcze pudełeczko. Chyba w tym pudełeczku są elementy, raczej tak, więc to odkładam na bok. W sumie naprawdę fajny patent na pakowanie ze strony sprzedającego. A nie, jednak to pudełeczko było wypełnieniem tylko. Także elementy będą gdzieś tutaj, w tej siateczce. Także w sumie naprawdę jest to zapakowane solidnie. Już wysypuję tutaj zawartość. No i mamy tutaj również, jak widzicie, elementy z naklejkami do tego zestawu 6008. Do tego jeszcze parę pistoletów, jakichś takich broni z Lego. Za to zamówienie zapłaciłem chyba 10 zł, także de facto te elementy wyniosły mnie 15 zł, plus tam koszty dostawy, także naprawdę spoko cena. Po numerze katalogowym, który znajduje się na tych elementach, pewnie już wiecie, że są to elementy do tego zestawu, które się on teraz tutaj na ekranie wyświetla, jednakże ja nigdy tego zestawu nie posiadałem, ale ostatnio udało mi się zakupić samą ciężarówkę Słotu za 30 zł. Naprawdę bardzo fajna jest ta ciężaróweczka, tylko jak właśnie sami widzicie, brakuje tutaj paru naklejek. Myślę, że poza tym reszta elementów jest raczej kompletna, chociaż jeszcze szczerze kompletności nie sprawdzałem, więc może się okazać, że braknie tutaj parę elementów. Do tego planuję dokupić sobie parę figurek tych słotowców, no i po prostu taką ciężaróweczkę, furgonetkę ustawić sobie gdzieś w mieście albo na półce, bo wygląda naprawdę bardzo, ale to bardzo ładnie. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, abym nagrał taki film o tym, jak kompletować zestawy Lego z pojedynczych elementów i jak ja to robię u siebie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Ja dziękuję wam za oglądanie tego dosyć krótkiego materiału. No i cześć!